Dziesiątki dzieci skorzystały z niecodziennych atrakcji na lubińskim wielorybie. Na terenach zielonych, tuż za dworcem PKS, odbył się festyn. Główne atrakcje były związane z ruchem i sportem, ale ci, którzy się zmęczyli, mogli nauczyć się bardzo pożytecznych rzeczy. Górnicy ratownicy z klubu HD Kalm Maltański Legion uczyli najmłodszych, jak udzielać pierwszej pomocy. Zainteresowanie jest, dzieci się do tego garną. No fajnie, nam się podoba, my mamy z tego frajdę, oni mają coś pożytecznego dla dzieci. Czy mnie się tylko zdaje, czy faktycznie coraz częściej powtarza się, że dzieci wiedzą więcej niż dorośli, szybciej chwytają i nie trzeba im 100 razy powtarzać? No w tym przypadku to dzieci wiedzą chyba tyle samo co my, bo naprawdę widać, że tu już są ludzie, którzy mają o tym pojęcie, mają fajną technikę. Widać, że w szkołach ta edukacja też poszła bardzo do przodu. To dobrze rokuje, bo ja zawsze powtarzam, jak jestem gdzieś na szkoleniu, że jeżeli jest jeden bardzo dobry ratownik i 99 osób do przeszkolenia, to tylko te 99 osób może się czuć bezpiecznie. My uczymy właśnie po to, żebyśmy my mogli się czuć w tym społeczeństwie bezpiecznie, że w przypadku, kiedy to my będziemy potrzebowali pomocy, ktoś będzie umiał nas uratować. Najmłodsi faktycznie bardzo chętnie garnęli się do nauki i ćwiczenia umiejętności ratowania ludzkiego życia. Jak mówiły młode lubinianki, to nic trudnego, a trening czyni mistrzem. Nie jest to trudne, jeżeli ma się wprawę i kiedyś to już się robiło na jakichś testach, to każdy powinien sobie z tym poradzić. Na czym to polegało? Czego ci panowie was uczyli? Tak, uczyli nas, jak podchodzić do osoby poszkodowanej, jak robić reanimację, ile razy uciskać, ile wdechów. Pokazywali nam różne urządzenia związane z właśnie reanimacją, żeby jak najszybciej i najdokładniej pomóc tej osobie. Czy to ważne? Tak, bardzo ważna jest pomoc, żeby osobie pomóc, żeby jej się nic tak naprawdę nie stało, żeby uratować jej życie. Jak zachęcić dorosłych, żeby tego popróbowali, bo bardzo wielu dorosłych w ogóle nawet nie wie, jak się za to zabrać. No bo to nieważne, czy znasz tą osobę, czy nie. Każdy ma prawo żyć i każdy ma jakąś rodzinę, przyjaciół i każdemu byłoby go szkoda, więc należy pomóc takiej osobie, nawet jeżeli się jej nie zna. Nauka udzielania pierwszej pomocy to jedna z wielu atrakcji, które przygotowano na lubińskim wielorybie. Przedłużony dzień dziecka, fajna zabawa, fajne wykorzystanie terenu tutaj na skateparku, rolki, rugby, maltański legion, który uczy pierwszej pomocy, pani z Unikatoni, która robi korekcję wad postawy dla dzieci, czyli miłe, przyjemne, z pożytecznym i myślę, że coraz więcej takich festynów dla dzieci powinno być w ruchu. Dobra, ale po co? Tak naprawdę oni są po szkole, mają czas wolny, a wy im go tu zabierać. Bo myślę, że fajnie jest odciągać dzieci od komputera, od telewizora, od smartfonów, które są teraz wszędzie i właśnie tak miło na świeżym powietrzu spędzać czas. Na zajęcia z rolkami do lubińskich dzieci przyjechała instruktorka z Warszawy. Chętni mogli aktywnie spędzać czas z trenerami klubu Miedziowi Rugby Lubin. To jest bardzo ważne, żeby dzieciaki się ruszały, szczególnie jak jest taka piękna pogoda. Wiadomo, że Lubin jest miastem sportu, ale my pokazujemy troszeczkę alternatywne formy spędzania tego czasu, i na pewno rugby i jazda na rolkach do nich należą. Było zatem dużo ruchu, sportu, mało ślęczenia nad telefonami i same pożyteczne rzeczy powiązane ze śmiechem i dobrą zabawą. Jednym słowem, dokładnie tak, jak lubią dzieci.